Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring, a jakby inaczej. Kolejny dzień i kolejny odcinek. Udało się, jej, mam motywację do nagrywania. Co jest ciekawe, bo czasem naprawdę mi brakuje, ale tak. Dzisiaj widzimy się w drzewie z powrotem. Jak widzicie, mam pasujące rękawice, których zdobycie kosztowało mnie dużo farmienia, jak widzicie tutaj. I tak... Nie mam w sobie nic do dodania, więc możemy spokojnie ruszać do drzewa po raz kolejny i... Miejmy nadzieję, że tym razem może sobie poradzimy z tym wszystkim, co tutaj się szykuje, bo... No nie ukrywając, te czerwone dziady są dosyć niebezpieczne, przynajmniej tak jak kojarzyłem. Więc tak. Zobaczymy, czy mi się uda po prostu dzisiaj coś tutaj osiągnąć. Stwierdziłem, że tak, jakkolwiek wiem, gdzie w jakiej lokacji ponoć szukać tych kamieni. To co mi one dadzą tak naprawdę? No, okej, fajnie, brońka będzie biła może z 50 więcej, ale... Moja postać jest już na tyle rozwinięta, że... I tu mogę wam powiedzieć też, jak sprawdzałem poradniki jakieś... na endgame'owe buildy czy coś, to wszystkie, przynajmniej do pierwszego NG+, właśnie kończyło się na 150 poziomie, dalej już nikt nic nie polecał, więc te. Zgodnie z tym, co w internetach krąży, to... Moja postać powinna być nawet bardziej niż gotowa na pokonanie tego wszystkiego i przejście gry. Jak jest w rzeczywistości, to sami wiecie. Jestem lamą, nie umiem grać i kończy się jak się kończy. Więc no. Nie będę po prostu aż tak może się męczył z tymi kamieniami teraz. O ile oczywiście sobie poradzimy, bo jeśli będą problemy, to uciekniemy stąd i możemy jeszcze się pobawić w szukanie kamieni. A póki co tak, wykorzystajmy wszystko, co mamy do uzyskania przewagi przeciwko tym przeciwnikom. Byleby tylko udało nam się nie zginąć, więc tak, fajnie, fajnie. I właśnie, nie wiem, czy pokazałem talizmany. Standardowo nosimy dwa obronne, żółwia, wydaje mi się, że tak, i naczynie. Żeby móc w ogóle z tej zbroi korzystać. I po tym, co ostatnio odkryliśmy, tędy można przejść tak trochę skrótem, żeby nie trzeba było się męczyć z kwiatkami. I tak, w tym oto momencie trafiamy w takie miejsce. Okej. Okay. Będę tu zaraz dead, bo skoczę pewnie na plecy. Czerwony. Wiedziałem. Wiedziałem, że mi wskoczy. Ale tak, poza czerwonym jest jeszcze mnóstwo tych takich ze skrzydełkami, które dodatkowo będą utrudniać życie. Więc może pozbądźmy się ich po prostu, zanim będziemy się zajmować czerwonym. Okej, okay, czerwony utknął chyba w budynku, więc chociaż o tyle dobrze przez chwilę. Jej, czy coś. No, pierwsza śmierć. Już się cieszę, że może się uda uniknąć, ale nie. Nie ma szans. No i tak, jedyne co tak naprawdę myślałem, żeby ewentualnie zrobić, jeśli już byśmy mieli spotyka kamyki, to... podbić do dziewiątki wszystkie te broni specjalne, które mam przygotowane, ale ich nie noszę póki co. I tak. Na pewno wcześniej czy później trzeba będzie to zrobić, może nawet któraś z nich zasłuży sobie na dziesiątkę. Ale jeszcze nie teraz. I przy okazji prezentacja obrażeń. Kosą mamy ich na dwa uderzenia, tutaj więcej. Tylko z drugiej strony oczywiście ta broń też jest słabsza trochę od kosy. Jeśli chodzi o ulepszenie i co za tym idzie, no też jest chyba szybsze w zdawaniu obrażeń, no i może z zatarczy. No więc tak, jeśli kogoś też zastanawia, czym od razu dofam do ogniska, to odpowiedź jest bardzo prosta. Za dużo ran trzymałem. I też stwierdziłem, że nie ma co się po prostu męczyć z tym wszystkim. I tak, kosmos to są dwa uderzenia, tam jest chyba 5 albo 6. A ile będzie na katanie, to nie wiem. Bo szczerze powiedziawszy, katana jest chyba najsłabsza ze wszystkich broni. Ze względu na to, że też... Nie! Nie, myślałem, że najsłabsza, a tu jednak okazuje się, że jest porównywalna w sile do włóczni, jeśli chodzi o tych przeciwników przynajmniej. No ale wracając, ale właśnie ona jest celowo taka trochę słabsza, bo wiem, że mógłbym wrzucić żywioł i pewnie by wtedy była równie skuteczna, co powiedzmy pozostałe moje bronie, ale...
Wolę mieć skalującą się ze zręcznością, czy nawet potem zręczność i siła, jeśli okaże się, że to jest lepszy wybór, albo nawet pod siłę, chociaż pod samą siłę wątpię. Patrz na to, że mamy 20 siła. Zręczności teraz ile? 54, tak. Ale jest to celowe, wracając. Głównie dlatego, że właśnie możemy nakładać dowolny efekt, który uznam za słuszny na nią. Korzystać chociażby po to, żeby łatwo rozkrwawiać wrogów. Jak widać, w przypadku niektórych jest naprawdę cenne. Dajmy to tutaj, to piękne rozkrwawienie spowodowało, że nie musieliśmy się z nim męczyć. I tutaj tak samo jest on, to... No niestety, tym razem dostaliśmy. Ale tak, no nie wierzę. Nie wierzę. Zlamienie. Po prostu zlamienie na dzień dobry, musiałem polamić. Nie byłbym sobą, gdybym nie lamił, no tak. No ale jak widzieliście, tutaj to krwawienie, które ta katana potrafi nałożyć, jest o tyle mocne, że potrafi właśnie zanegować tego gościa, jeśli się wystarczająco szybko aktywuje. Więc tak, nadal uważam, że jest ona bardzo cennym dodatkiem do mojego arsenału. Podobnie jak mógłbym powiedzieć też o pozostałych broniach, których teraz nie noszę akurat. Typu to ostrze, nie pamiętam jak się nazywa, ale ten miecz olbrzymi. Proszę, jest tutaj tak płaski. Oczywiście. I tak. Teraz powiem wam szczerze, że zrobimy jeszcze coś innego, jak zobaczymy to miejsce łaski. Bo ta lokacja zaczyna mnie już wkurzać. I to nie chodzi o to, że sobie nie radzę, bo co do radzenia sobie to ciężko mi to jeszcze ocenić. Ale mi wkurza, więc takie. Może szybko znowu lampka. Swoją drogą ciekawe, jakie kontry po bloku są na katanach, bo chyba jeszcze tego nie sprawdzałem. Kolejny żelazny tasak, nie wiem po co mi to, ale i tak dzięki. Skoro tu widać miejsce łaski kolejne, to chcę sprawdzić jedną bardzo, bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Czyli jeśli ich pokonam, wszystkich tutaj, albo nawet nie, bez pokonywania, czy jestem w stanie doskoczyć tam? Pewnie nie. Ale i tak warto sprawdzić i może też nie walczmy kataną, weźmy kosę. Kosa jest mocniejsza. Nie ma co ukrywać, jest to chyba najmocniejsza broń. Mam masę i siły i wiary. Taką siłę i wiary, zręczności i wiary. Ona się skaluje bardzo dobrze i z jednym i z drugim. I tak, jeśli teraz chodzi o to miejsce, to... Chciałem powiedzieć, że o ile ta gałąź nie okaże się niemożliwa do chodzenia po niej, to powinniśmy móc. Więc tak, może to się skończyć śmiercią. Jestem tego świadom, ale chcę zaryzykować. Okej, śmierć. Czyli nie możemy tak sobie przeskipować nawet przez tamto miejsce łaski na te gałęzie niższe iść jeszcze nie wiadomo gdzie. A szkoda. A szkoda. Ale przynajmniej już będę świadomy mojego idiotyzmu i głupich pomysłów, które tutaj mi przychodzą do głowy. Więc no. Ej, miejmy nadzieję, że będzie już lepiej. Tam trochę dalej. Bo jeśli nie, to ja się poddaję po prostu. A póki co tak. Gin. Lampka. Szkoda, że nie da się jej automatycznie uruchomić, tak żeby zawsze była po prostu włączona. Bo nie ukrywając, no nawet jeśli mam największą jasność, wolę mieć ją uruchomioną, żebyście wszystko lepiej widzieli potencjalnie. Teraz tak, tutaj ich chyba nie trzeba bić nawet, ale no pobiję, zawsze jakieś runy z tego będą. A akurat jakiś tajemniczy sklepikarz pojawi, nie wiadomo skąd, albo jak chcę coś ulepszyć, lepiej mieć trochę runów w sobie. Więc tak. Dlatego też będę tu zawsze te kilka tysięcy marnych, które tutaj dostaniemy. Jestem idiotą, że tak tutaj gram nieostrożnie. Ale tak, no zawsze może jakoś tam podratować sytuację. I okej, tym razem nawet nie będę się z tym bił. Nie będę podnosił, ja chcę po prostu biec dalej. Ja chcę uciec od tej męczarni, od tego wszystkiego. Ja chcę być wolny, ja chcę przejść to drzewo. A jeśli nie, no to do Farmazula. Tylko problem w tym, że naprawdę, no... Farmazula to już jest chyba sam koniec, więc... Po prostu wolałbym móc mieć już tego zapisa gotowanego, kiedy mam w rękach tą igłę, która pozwala usunąć trzy palce, żeby móc pokazać wam wszystkie zakończenia. Po prostu...
skoro, jak to się nazywa, wiecie, tutaj co z tą igłą, że ten, kto nie chce, ten lepiej, żeby miał tą igłę, tak było pisane tam przy miejscu, w którym znaleźliśmy trzy palce i płomień szaleństwa, no to wydaje mi się, że co najmniej dwa są, więc tak, chciałbym pokazać wam chociaż te dwa. A możliwe, że nawet są trzy, bo pamiętajcie jeszcze, zawsze będę o tym przypominał, był też ten wątek Rani cały. A ona też jakieś tam ma swoje plany, czy coś, nie pamiętam dokładnie, co ona tam mówiła, więc no. Po prostu, no, coś było. Tyle pamiętam, jeśli chodzi o Rani. Niestety, więc tak, okej, zrzuciliśmy go. Tak więc chyba nie trzeba się nim przejmować przez co najmniej chwilę. Tak, tak, tak. Pokonany. I przy okazji teraz tak nieświadomie to opowiadając wam o Rani i o tym wszystkim, to też teraz zauważam, że podniosłem to wszystko i... Tam zaglądaliśmy? Teraz w sumie nawet nie jestem pewien, czy tam... Wiem, co tam się znajduje. Ale nawet jeśli nie, to... Będąc szczerym, nie chcę teraz tego nawet sprawdzać. Wolę... Ale po prostu. Jak to się nazywa? Trochę mi słów teraz. No. Co to chciałem? Pójść tutaj po prostu. I ostrożnie. Próbować zmierzyć się z czerwonym. Wiem, że on tam zaraz może dostać wsparcie. Ale tak. Jego obrażenia nie są aż takie kolosalne, jakie pamiętałem, więc może pod tym względem moja zbroja chociaż wytrzyma. Chociaż dobra, są nadal kolosalne. No nie wierzę. Już myślałem, że udało się, ale nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak z tym tutaj walczyć. Coraz bardziej się przyznaję, że nie wiem i po prostu... Spotkamy się jak już tu znowu będę i... Chyba po prostu przeszarżujemy przez to miejsce, nie przejmując się niczym. Dobra, jestem tu, jak widzicie. Mam nadzieję tylko, że to... Tak, dobra, nagrywa się, bo przypomnę się, że może się nie nagrać, ale jestem. Jak widzicie, nie pokonywałem tam za dużo, jak podnosiłem runy, widzieliście, że miałem tylko 1000 coś tam wcześniej i... Tak... Tak mówię, będziemy szarżować i w ten sposób można dotrzeć do tego miejsca łaski, dobra. Dobra, to z tej pozycji łatwiej będzie mi polować na czerwonego. Nie irytując się. A, super, nie mogę tego ruszyć, dopóki nie pokonam tego, co mnie goni. Całe szczęście, jeśli tam czerwony mnie gonił, to gonił mnie na tyle powolno, że zdążyłem, więc jej, hura. I tak, jeszcze jedna rzecz. No, przepraszam z góry, jeśli będziecie słyszeć jeszcze głośniej klika nie pada, niż to się zdarza zazwyczaj, ale... Jakby to najłatwiej wytłumaczyć. Ostatnio jak trzymam go tam, tak jak go trzymam zazwyczaj, to nie wiadomo, czemu mam sporo opóźnienia na sygnale po prostu Bluetooth, bo taki kabel, na którym go wcześniej miałem, to się spsuł się. Teraz muszę go na Bluetooth trzymać. Dobra, fajnie, ale może byś się nie skradał cały czas. Dzięki postać. Więc tak, po prostu, żebym mógł spokojnie nie przejmować się tym, że mam jeszcze opóźnienia dodatkowo, poza tym, co jest naturalnie w Elden Ringu, to właśnie, no, stwierdziłem, że trudno, niech to nagranie będzie z klikającym padem, ale przynajmniej nie zdążyłem nawet łyknąć, serio? To już jest głupota. No ale tak, niech nawet ten pad klika głośniej, byleby mnie nie miał później. Będzie o jedną mniej wymówkę, którą mogę rzucić, żeby... Żeby tak, żeby usprawiedliwić swoje lamienie. Nie to, żebym z tego korzystał za często. Chociaż w ogóle nie jestem... Nie, czy w sumie nie wydaje mi się, żebym korzystał z takich głupich wymówek. Jeśli naprawdę to się nie zdarzyło, więc tak. Teraz jesteście świadomi, że no, takie problemy występowały. Tak, i teraz już nie będą. Gorzej tylko, że zostanę teraz zrzucony. Oczywiście. Wspaniała rzecz, którą ci wrogowie mogą zrobić. Bardzo sprawiedliwa. Olbrzymie sprawiedliwa. Ej, no i cóż. Nie wiem, co więcej dodać. Ale ta lokacja mnie naprawdę przyprawia o irytację.
bardziej niż niektóre inne, z którymi miałem do czynienia, które też były mocno irytujące. Prawda, nie będę tu wymieniał konkretnych, bo obiecałem sobie, że w końcu przestanę ciągle nawiązywać do innych gier. Jeśli chodzi o porównywanie Elden Ringa, nawet jeśli chodzi o Dark Souls. Ale tak, powiedzmy, że w Soulsach były lokacje, które mnie irytowały mniej niż to. Nawet takie znane z tego, że są mocno irytujące. I teraz tak, robimy jeszcze jedną głupotę, bo chcę zobaczyć, czego pilnował ten, bo to jest jakiś super. Kamień Kowalski Strażnego Smoka, dobra, to było warte. Zdenerwowanie czerwonego nawet. Na całe szczęście zdążymy chyba uciec. I teraz tak, w sumie tu jesteśmy, jeszcze póki pamiętam, to zapalę lampkę. Dalej chyba ciężko by było gdzieś jakoś pójść, więc... czyżby na gałęzie? Nie, najpierw na dach, potem dopiero na gałęzie. Dobra. Chciałem w sumie na gałęzie można też pójść, chociaż... Zaciąłbym chyba w takim wypadku wchodzenia po tych dachach. I okej, to są duchy dosyć irytujące. A widać też jakby wonosz od ducha. Chciałem się mako wonosz od ducha. Okej. To znaczy, że trzeba się go pozbyć, bo inaczej będą właśnie tutaj przyzywane kolejne. W ogóle ciekawe, nie, że często myśli właśnie przyzywane. Chociaż prawidłowo byłoby chyba przywoływane albo przywołane kolejne. Tak, może. Tak czy siak, tym razem nie popełnię tego samego błędu. Po prostu, jak to się nazywa? Pójdę tam właśnie dopiero po unicestwieniu z mojej nowej włóczni błyskawic, tego ślimaka wonsza. Chociaż, mimo wszystko nadal się tu pojawili. Co oznacza, że jednak on za nich nie odpowiadał? Bo nie rozumiem już chyba. A nie, dobra, są kolejne. I tak dziadostwo rozwiązali, że tutaj będzie kilka tych ślimaka wonszów, żeby bardziej wkurzyć gracza. Okej. Okay. Jeszcze jeden gdzieś powinien być, skoro jest jeszcze jeden. Ten też nie zginął. Ale tak, na razie się tym nie będę przejmował. Po prostu pójdziemy dalej i... tu mamy te mrówki, tą gałąź, na którą chciałem sobie pójść wcześniej, więc dobra, chyba jesteśmy tam, gdzie chciałem nawet, mniej więcej. O cholera! Nie wiem, czym on tutaj pluje, ale jest to zabójcze, aż za bardzo w moim odczuciu. Ta, nie ma to jak gdzieś stare dobre zarzucenie. I ci wrogowie są okropni. Bardzo okropni. Nie lubię ich. Ale dobra. Tak musimy to zrobić, tu pójść, to wszystko wykonać. Ja się tak łatwo nie poddam, okej. Okay. Ten padł, super. A tu jest kolejny, na którego tym razem z chęcią spadnę w ten sposób, może nawet. Okay. Czyli został tylko jeden, który za chwilę się pewnie pojawi. A może się nie pojawi, nie wiem nawet. Ciężko mi stwierdzić, wiem tylko, że muszę wyładować swoją złość i frustrację na tych przeciwnikach, którzy tu stoją, chociaż są niegroźni, więc tak. Podźgamy ich dzidom, ostatniego z kosy. I zaraz mrówki, do których chyba tym razem też podejdę w bezpieczniejszy sposób. W teorii bezpieczniejszy w sumie. Bardziej powinienem powiedzieć, bo bezpieczeństwa tutaj nie ma, patrząc na to, że nas to przesuwa też trochę, jak już rzucimy. Ale okej, z drugiej strony też my możemy prawie zrzucić te mrówki, albo nawet zrzucić całkowicie. Okej, to nie jest fizyczne. Jakikolwiek to jest typ obrażeń, nie było un fizyczny, skoro tarcza to przepuściła. Dobra. A, udało się, pozbyliśmy się tego dziadostwa. Tery dla Eońskiego, czy tam Eońskiego, jak się to chyba prawidłowo by czytało, motyla. A cóż. Elden Ring wie, jak zachęcić do pójścia po śmieci. Dając im kolor tych przedmiotów takich istotniejszych. Ej, no cóż. Dobra.
Okej, i teraz tak, bezpieczny skok, da się zrobić jakiś? Pewnie tutaj. Więc tak, cokolwiek tam było, to niestety raczej tego teraz nie zobaczę, chyba że jest jakieś tam przejście jeszcze dodatkowo. Chociaż dobra, póki co przejścia, nie przejścia. Jest tu gdzieś coś ważniejszego, przejść. I wy pewnie też wiecie, o co mi chodzi. Pewnie też to słyszycie. A jeśli nie, no to chrząszcz, chrabąszcz. Ten toczący kulkę, co to zazwyczaj daje nam jakieś fajne skarby. Wiem, że często ich słyszę, czasami nawet ich nie ma, więc to już może być moja paranoja, ale wydaje mi się, że tutaj tym razem jest. Gdzieś. Okej, dobra, będziemy dead. A nie, jednak nie, okej. Biłem trochę mniej niż pamiętałem. Ale nadal, moim zdaniem, zdecydowanie za dużo. W szczególności, że spotkałem się już z takimi sytuacjami, gdzie w tej lokacji są też tak testując sobie czy coś, próbując tam dojść czasami do tego czerwonego, bo tak, trochę ćwiczyłem to pomiędzy odcinkami, nie teraz, tylko tam wcześniej. I tak, czasami jest tak, że idealnie jeden po drugim cię chwyta i nic z tym nie zrobisz, po prostu no wiesz się, że nie żyjesz czy coś, w sumie to jest jedna opcja. A no. Więc moim zdaniem mogłyby być trochę słabsze. I nie chcę słyszeć tutaj argumentów, ale to jeśli chcesz, żeby cię to nie zabijało, to bierz, jak to się nazywa, cięższą zbroję czy coś. Okej, oczywiście zawsze jakieś to rozwiązanie jest, tylko gra nie powinna się opierać o tym, że jeśli nie nosisz najcięższej zbroi, to byle śmiecią mopki będą cię dobijać. Super. Ej, super. Znowu śmierć do kolekcji. Jeszcze krzesło mi skrzypi, nie wiem czemu. No ale cóż, bywa i tak. Chyba będę musiał naprawdę zacząć robić więcej cięć w tym odcinku, też tak teraz zacząłem myśleć. Patrzę na to, jak często tutaj ginę. Ten jeszcze zaczął śpiewać? Nie, ten jeszcze nie. Ale i tak, spadniemy na niego. Byleby tylko nie przyzwał tego swojego czegoś. Jak nadal gdzieś jest jeden, jestem tylko świadom. Ale tak, teraz się tym nie przejmujmy. Zaczemy, tak, super, słyszę chrząszcza, chrobąszcza. Więc wydaje mi się, że naprawdę... Tak, dobra, jest tam, to ten tylko od butelek, więc nie jest aż taki istotny. Teraz tak, idziemy tutaj, bo tu jest najbezpieczniej iść, moim zdaniem. Niż tam się wspinać po grzybie. Przepraszam bardzo, ty tu skąd? Ostatnio byłeś gdzie indziej. Naprawdę nie rozumiem już tej gry. Mam nadzieję, że nie umiem się wspinać. Okej. I teraz tak, skoro jest taki skok i nie dałem rady za pierwszym razem, to pozostała tylko jedna opcja. Okej, kosa nie dała rady. Więc jakkolwiek tam się trzeba dostać, to tutaj ja już nie mam pomysłu. Inaczej mówiąc, musimy iść przed siebie. Nie myśląc o takich problemach, jak wejście tam na przykład. Okej, jesteśmy tu z powrotem i patrzcie, kto tu jest. Nasz kolega dzidowiec. I co ciekawe, tym razem jest znowu na tamtej stronie, więc tak, ja już całkowicie nie rozumiem, co tu się stanęło, jak tu się stanęło i tak dalej. I no, jeśli chodzi też o ten skok, to chyba musiałbym sobie odpuścić na razie. Na pewno jest jakieś tam dojście, ale no nie mam pojęcia jakie, skoro zarówno moje umiejętności skokowe, które są zerowe, jak i kosa, która ma porządniejsze skoki, zawiodły. No ale cóż, może jakoś to jeszcze przemyślimy za jakiś czas. Właśnie z własnej woli ponownie zdecydowałem się, że pójść i spaść. Tak więc brawo ja. I z tym spadkiem stwierdzam jednogłośnie, jednomyślnie, mam tego dosyć. Naprawdę, próbowałem, chciałem to zrobić. Ale niech nawet będzie, że zrobię coś przez przypadek, będę utknięty na zakończeniu tego całego szalonego płomienia. Niech nawet tak będzie. Ja po prostu nie chcę. Idziemy tu. Naprawdę idziemy na Farm Azula, szukając się głównie tych kamyków. Jeśli okaże się, że zdobędziemy zakończenie, trudno. Jeśli jednak będę tyle dobrze, że nie zdobędziemy zakończenia, super. Dobrze dla nas i
po prostu kontynuujmy. No ale póki co idziemy i nie podoba mi się ten znak, chociaż ostatnio jest wszędzie, więc tak. Może nic nie znaczy tym razem. I znajdźki są fajne, chciałem powiedzieć. Okej, już wiemy co to oznacza. Mamy smoka. Z czerwonymi błyskawicami, czyli jakiś taki groźniejszy smok chyba. Aha. To znaczy, że muszę tutaj dobrze przygotować swoją kopię. Aha. Żeby tutaj sobie poradziła. Tak, moja kopia powinna mieć takie rzeczy. Chociaż przyzwanie jej teraz będzie idiotyzmem. To i tak spróbuję. Kto wie, może jakimś cudem przeżyję przywołanie jej. Teraz tak, tak. Aha. Co on tu robi? Uderza w ziemię. Dobra. A to jest w ogóle najciekawsza sprawa. Zobaczcie, ten smok nie ma paska bossa. Więc w teorii... A właśnie, w teorii on nie jest w takim wypadku aż taki groźny. Ale jak już właśnie przy tym jesteśmy, to teraz sobie uświadomię jedną szybką rzecz, którą chciałbym przetestować. Bo to też trochę mi przypomniało o tym, że to istnieje. Smarsz smoczej rany. Jak on działa i jak bardzo jest zabójczy dla smoków. Bo według opisu jest bardzo zabójczy. A według tego, co tutaj widzę, nadal bije bardzo mało, więc tak. Zna. Niecałe 300 na jednym uderzeniu z tej z katany. Oczywiście krwawienie może wejść, bo to jest broń, która ma krwawienie. Fajne, w teorii. Tarcza ci tu się aż tak nie przyda, więc... jakie miałem tu zaklęcia atakujące? Ile w ogóle miałem? Nie mówcie, że tylko włócznie błyskawic. Ach, okej. Pewnie nie będzie za dużo biła. Smokowi. Oczywiście. Lepiej się męczyć z tą kataną. I ewentualnie ten... pieczęci używać co najwyżej tylko do tego, by zarzucić złotą przysięgę. Która jakimś tym mnie, chciałem powiedzieć, uratowała przed płomieniem, ale jednak nie. Jednak dostałem. Tak, tam był 280 coś. Złota przysięga widać, że dobrze chroni. I teraz chcę sprawdzić, ile katana uderzy bez tego. Nawet nie wiem, bo bije tam też ten mój asystent. Ale tak, katana biła mało, ale teraz to. Bo chcę przetestować każdą broń. Albo dużo, albo też mało, ciężko mi stwierdzić. Bo nie potrafię trafić, a jak już trafią, to i tak pasek życia się nie pokazuje. Albo go nie widzę. I tak, czuję, że nie wiem czemu słaby. W tym momencie. Okej, 406 potencjalnie. Jeśli tak jest, to to jest mocne. A teraz ostatnia sprawa. Kosa, no. Nie muszę chyba mówić, co okazało się najpotężniejsze. I tak, jeśli się okaże też przy okazji, tak jeszcze tylko szybko mówię, że to jest zwykły przeciwnik, który tu będzie pełno, to ja się poddaję. Prawda, się poddaje po prostu z Elden Ringiem na jakiś czas. Bo takich przeciwników to ja nie jestem w stanie pokonywać. Ale dobra, skoro taka nagroda była za niego, to raczej to nie jest zwykły, byle przeciwnik. Oj nie. Oj nie, więc chyba pokonaliśmy jakiegoś takiego sekretnego miejsca. I... co jest? Ekrany mi znikły. Więc wybaczcie, jeśli coś dziwnego się stało na odcinku. Ale sam nie wiem, co się stało i... chyba trochę mi się spsuł, powiedzmy, widok, ekran, cały komputer czy coś, więc... jeśli odcinek jeszcze trwa, wybaczcie za to wszystko. I ja może w tym momencie lepiej zakończę to nagranie. Wiem, że będzie krócej, ale... nie chcę stracić nagrania, jeśli komputer miał mu się wyłączyć coś, więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało to, co było. Mam nadzieję, że nagranie nie zostało stracone, bo jeśli tak, to bym musiał się tłumaczyć. No i trzymajcie się. Hej, hej.